chodzi o debiut Wincentego Różańskiego, to debiutował jednym ze swoich najdłuższych tomików, znaczy chodzi o tytuł, że tytuł był najdłuższy, Dziecko idące jak włócznia śpiewało, wydany w 1970 roku. I ciekawostką jest tutaj to, że okładkę do tego tomiku projektował jego brat Hieronim Różański, który był artystą plastykiem i też zajmował się renowacją architektury na Starym Rynku w Poznaniu. Jeżeli chodzi zaś o samą poezję, to wiersze do tego tomiku przepisywał Witkowi na maszynie Stanisław Barańczak i w ten sposób ukazał się pierwszy tomik właśnie wierszy. W drugi tomik, który się ukazał, jeden z który on sam osobiście cenił i najczęściej cytował z niego swoje teksty, to tomik Przed czerwonymi słońca drzwiami, w którego przygotowaniu pomagał mu sam Edward Stachura. Nietypową historią tego tomiku jest to, że wiersze, które się znalazły w tym tomiku, powstały dokładnie w 20 minut w domu Stachury pod wpływem poezji Michela Degi, które wtedy Stachura akurat tłumaczył. Stachura, tak jak Witek opowiadał często, kładł duży nacisk na pracę poetycką. Stachura często pisał w nocy, natomiast Witek pisał nad ranem i często narzucał bardzo tempo i Witek, mimo że nie miał jakiejś tam weny, to Stachura kazał mu pisać to, co ma w głowie po prostu. Witek wszedł w taki właśnie tempo, że potrafił napisać 60 wierszy w ciągu jednego dnia, także to było całkiem niemożliwe dla normalnego człowieka, ale no tak było. A czasami nie pisał w ogóle nic z lęku, ze strachu przed ludźmi, bo leczył się w psychiatryku też, wykończony w jednostce wojskowej, gdzie nabawił się też schizofrenii. No, Witek Różański zmarł normalnie, ale 5 ostatnich lat był niemową, bo stracił głos z powodu wylewu i porażenia mózgowego. I cały czas o jego życie przez te ostatnie 5 lat walczyła jego żona Małgorzata Różańska, która ustanowiła 2 lata temu nagrodę jego imienia. Pierwszą z nich dostał warszawski poeta Stefan Jurkowski, a na ostatnim listopadzie poetyckim ta nagroda została wręczona Tadeuszowi Żukowskiemu. Teraz pozwolę sobie może jeszcze przytoczyć jeden z listów, w których Witek jest ponaglany przez Stachurę, że nie wysyła mu wiersze. I pisze tak w 66 roku. Kochany Witku, napisz natychmiast do mnie list. Jak nie masz pod ręką papieru, to pisz na odwrocie tej kartki. Pisałem do ciebie z Zagrzebia, ale nie odpisałeś. Przyjechałem z Jugosławii parę dni temu. Widziałem dużo. Napisz, co robisz i wszystko. Twoich wierszy w kulturze, zdaje się, jeszcze nie było. Pójdę tam w poniedziałek i powiem parę słów. Nie przesłałeś mi żadnego nowego wiersza. Co to wszystko znaczy? Napisz wyraźnie i obszernie i natychmiast, bo przy końcu miesiąca, gdzieś 27 wyjeżdżam z Zytą do Wałbrzycha. Ściskam cię mocno, sted. Jak się dowiem, że pijesz beze mnie, to biada. Teraz wrócę do mnie i do mojej historii.
Teraz pozwolę sobie na chwilę szczerości. Moje życie nie było łatwe. Wychowałem się w rodzinie katolickiej, ale nie miałem miłości w mojej rodzinie, gdyż moi rodzice sami nie doświadczyli tej miłości, co zrozumiałem dopiero dużo, dużo później, chyba w okresie, znaczy w wieku 21 lat. Tak mniej więcej. I trafiło się tak, że kiedy wychodziłem ze szkoły podstawowej do szkoły średniej, trafiło się tak, że stałem się ofiarą gwałtu. Zostałem zgwałcony przez mężczyznę. Leczyłem się przez pół roku u psychologa, więc to zniszczyło moje życie, a później też w niedługim czasie też stałem się ofiarą głośnego pobicia w Kowalewie Wielkopolskim. To pobicie było nagłaśniane przez telewizję publiczną. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać Państwu, jak to wszystko się w moim życiu później odwróciło. Ale teraz chciałbym pokazać właśnie, jakie to wielkie moje cierpienie było i jak to się odbijało na mojej poezji. Jak widać w nich te emocje, pomimo niedoskonałości samych treści. Świeca. Jestem jeszcze wśród żywych ludzi, a czuję się jak wśród umarłych, jakby to miejsce miało spłonąć i nie istnieć tak samo jak ja, gdy zgasnę jak świeca na wietrze. Czy jest jeszcze jakaś nadzieja, że coś się tu wreszcie zmieni i ktoś usłyszy wołanie płynące z mych ust, które utkwi w ich pamięci na zawsze, zmieniając całkowicie to miejsce i ludzi? Usłyszcie wreszcie me wołanie, jak długo ma to jeszcze trwać? Już dłużej tutaj nie wytrzymam, gdyż nikt z was nie chce dać mi szansy. Czy to musi się skończyć tak źle? Topię się we własnym blasku. Usłyszcie, co mam do powiedzenia. Dopóki płonie we mnie ta siła, która otworzy oczy światu. Wiem, że zgasnę jak świeca na wietrze, ale mam nadzieję, że od mojego żaru zapłonie inna, może nawet lepsza świeca. I nie zgaśnie, tak jak ja, na wietrze. Drugi wiersz jest jednym z najtrudniejszych wierszy, który napisałem pod wpływem bardzo dużych emocji i na skraju, że tak powiem, wyczerpania nerwowego. Nosi tytuł Życzliwy człowiek. Rozdaję swoje serce jak okruchy chleba. Nastawiam uszu, podaję przyjazną dłoń. Lecz gdy sam szukam pocieszenia, zostaję sam, niczym przedmiot dopiero co rzucony w przepaść, niepotrzebny, zużyty. Dlaczego? Ludzie, czy słyszycie? Dlaczego? Dlaczego stałem się rozdartym na strzępy człowiekiem, rzucony w przepaść jak śmieć i rozwiany przez chłodny wiatr? Waszą niepamięć. Teraz przeczytam wiersze, które znalazły się w tomiku Wincentego Różańskiego pod tytułem Posrebrzane pola słów. To jest ten tomik. Tutaj Wincenty Różański zamieścił swoje wiersze, ale też oprócz tego jest 10 moich, które za zgodą autora się tutaj pojawiły. I tak zaczęła się jakby moja droga ujawniania się jako poety właśnie. No, wtedy debiutowałem właśnie w Poznaniu w 2001 roku. Pierwszy wiersz w tym tomiku z moich nosi tytuł Decyzja. Jest poświęcony pamięci Zbigniewa Herberta. Gnasz kolejną swojego życia, widząc boczne drogi,
z których każda rodzi ciekawość w Twoim oku prowadzącą do przemyśleń ograniczonych prywatnym życiem. Dotarcie do drugiej łączy się z decyzją iść dalej, rezygnując z tego, co się już posiada, czy też wrócić, pilnując, by błędy nie wprowadziły pod koła drążące kolejny z ludzkiej krwi. Czasami zdarzało mi się takie coś, że kilka osób, widząc, że piszę, prosiło mnie o wiersz. Zdarzyło też się tak jednego razu, że o wiersz prosiła mnie osoba przez inną osobę, przez co nie znałem tej osoby w ogóle, nie mogłem jej poznać, zrozumieć, ani dowiedzieć się, o co jej chodzi w tym, o co mnie prosi. Więc tak byłem z tym zdenerwowany, że postanowiłem napisać taki oto wiersz, zatytułowany Ars Poetica dla nieznajomej nieznajomego. Kim jesteś, prosząc mnie o wiersz, jak przydrożny biedak o kawałek chleba? Wiem, że każdy chciałby mieć wszystko na wyciągnięcie ręki, lecz nie każdy ma akurat to, co ktoś pragnie otrzymać. Nie mam przed oczami nawet Twojego wizerunku, aby opisać to, co kryje się w Twoim sercu. Jesteś dla mnie zarysem osoby widzianej w gęstej mgle jutrzenki. Ciągle napominasz i wołasz, prosząc o wiersz. A ja nie mogę odnaleźć natchnienia, co sprawia, że staje się jak zły muzyk fałszujący wśród tłumu instrumentów. Kiedyś też często śnił mi się taki koszmar, że może Państwo też tak mieliście. Przepraszam.